Jeszcze raz chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać. Pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór i zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolica mądrości. Bardzo serdecznie Państwa dzisiaj witam pod koniec listopada na kolejnej, na teraz lepiej, trochę głośniej poprosimy Pana, żeby zrobić teraz lepiej, słychać lepiej, dobrze, jeszcze może troszeczkę głośniej i będzie pewnie dobrze. Więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj już ostatnie dni listopada, nasze trzecie spotkanie. Bardzo się cieszę, że nadal, powtarzam to za każdym razem, znajdują Państwo i siły, i czas na tę naszą wspólną refleksję nad Pismem Świętym. A właściwie w tym roku nad wizerunkiem Pana Jezusa, tak jak został on przedstawiony w czterech kanonicznych Ewangeliach. Przyglądamy się tym Ewangeliom. Powiedzieliśmy na samym początku, że to są tak jak gdyby cztery portrety Pana Jezusa. My przyzwyczailiśmy się do portretów, a teraz coraz częściej do fotografii ludzi już gotowych, wykonanych tak dosłownie w okamgnieniu, albo do portretów, które się maluje przez dłuższy czas i potem się im przyglądamy. Natomiast Ewangelie to jest portret namalowany nie pędzlem, ale słowami. I mamy cztery takie portrety Jezusa namalowane słowami i staramy się z tych portretów dotrzeć do samego Jezusa, a także do środowiska, w którym On żył i do narodzin, do początków Kościoła, który stanowimy. W tym roku, jak Państwo dobrze wiedzą, nasze podejście jest inne niż zazwyczaj, dlatego że powiedzieliśmy sobie, że będziemy robili wprowadzenie do poszczególnych Ewangelii. Prosiłem Państwa, żeby tę Ewangelię, do której otrzymaliśmy wprowadzenie, żeby sobie samodzielnie przeczytać. I w tym roku narobiłem sam sobie ogromnego kłopotu. Otóż ten ogromny kłopot polega na tym, że każda konferencja odnosi się do jednej Ewangelii, ma być konferencją pytania i odpowiedzi. I Państwo chętnie odpowiedzieli na tę propozycję, co właśnie jest powodem mojego tutaj zakłopotania. A dzieje się tak nie dlatego, że te pytania są trudne. Bywają wśród nich trudne i bardzo trudne, ale na ogół tak czy inaczej się z nimi zetknąłem. Tylko, że tych pytań jest bardzo dużo. Najwięcej jedna z osób zadała mi na kartce 24 pytania, następna 18, to są rekordziści, tacy mniej to po 10, 12, 14, a ci z Państwa, którzy mnie postanowili trochę oszczędzać, po 2, po 3, czasami po 5. W sumie, drodzy Państwo, pytań jest ponad 400. Po sporo. Ponieważ mamy do dyspozycji godzinę, czyli 3600 sekund, to można łatwo obliczyć, że na każdy z nich ze wstępami mielibyśmy po 7-8 sekund, więc nie zdążylibyśmy nawet ich przeczytać albo tylko tak, czy nie, albo podobnie. Tym niemniej chciałbym, żeby to nie był dla Państwa czas stracony. Ja do pytań zaraz będę się odnosił, ale muszę to koniecznie poprzedzić paroma uwagami, które powinny te uwagi Państwu samodzielnie na niektóre ze swoich pytań odpowiedzieć. Ja starałem się uporządkować te pytania w pewne działy, w pewne sprawy, pewne kwestie. Nie bardzo to szło robić, dlatego że trzeba byłoby pociąć je każde osobno.
osobno i potem bawić się i zestawiać tak jak puzzle, więc nie udało się tego do końca zrobić tak jak się należy, ale mam nadzieję, że do wielu z tych pytań zaraz powrócimy, a chciałbym to poprzedzić wstępem. Być może nie będzie on bardzo krótki, ale mam nadzieję, że będzie bardzo przydatny. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że oto idą Państwo, są Państwo na jakimś spacerze. I proszę sobie wyobrazić, że gdzieś tam daleko idziemy przez pola, po obydwu stronach mamy latem zboża, teraz pola takie lekko pewnie pod śniegiem i daleko widzimy coś, co nam majaczy. Początkowo nie jesteśmy pewni, czy to jest wioska, czy to jest las. Zbliżamy się trochę bliżej, okazuje się, że to jest jakiś las, próbujemy zgadywać, czy to jest las liściasty, czy las iglasty. Okazuje się, kiedy podchodzimy bliżej, to się okazuje, że i jeden, i drugi. Kiedy podchodzimy jeszcze bliżej, to widzimy pojedyncze drzewa, zaczynamy je rozróżniać, mniejsze, większe. Kiedy podchodzimy zupełnie blisko, to już przestajemy widzieć cały las, tylko widzimy fragment tego lasu, a potem jeszcze podchodzimy bliżej i widzimy coraz więcej tych drzew. Wchodzimy do środka tego lasu, podchodzimy do drzewa, bierzemy jego gałązkę, patrzymy na jego liście albo na jego igły. W końcu bierzemy do ręki liść i przyglądamy się temu liściowi. Co chcę przez to powiedzieć? Coś podobnego odbywa się w naszym spotkaniu z Pismem Świętym. Dopóki ono gdzieś leży bardzo daleko, może nawet nie wzbudzać naszego zainteresowania i my nie bardzo wiemy, co to takiego. Natomiast kiedy do niego podchodzimy i bierzemy do ręki, nabiera jakichś kształtów. Kiedy zaczynamy je otwierać, zaczynamy widzieć, że jego treść może nas zainteresować i składa się z pewnych segmentów, pewnych części, pewnych ksiąg. Kiedy zaczynamy czytać, zaczyna nas jakiś fragment tylko tego pisma interesować, a kiedy bliżej czytamy i zastanawiamy się, to zaczyna nas zastanawiać jakieś wyrażenie albo zwrot, jedno zdanie, jeden obraz, jedno słowo. I z całych tych setek i tysięcy stronic wybieramy tylko to. I Państwo właściwie przebyli pewnie częściej, ale także tym razem również taką przygodę. Mianowicie, kiedy Państwo postanowili wziąć do ręki Pismo Święte Nowego Testamentu, Ewangelię Świętego Mateusza, to na początku wyłoniła się nam ona jako takie pewnie całe dzieło, które może być mniej czy bardziej interesujące, ale odbyli Państwo wielką podróż, ci, którzy zdecydowali się na lekturę i po pytaniu doskonale to widać, która doprowadziła Państwa tam głęboko do lasu, gdzie zwracacie uwagę na poszczególne wyrażenia, na poszczególne słowa. Niektóre z tych pytań dotyczą właśnie szczegółów. I drodzy Państwo, ponieważ i tak nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania, to proszę o jednym pamiętać, że stawianie pytań to już jest nauka. I cała mądrość polega na tym, żeby stawiać coraz mądrzejsze pytania. Natomiast uzyskiwanie odpowiedzi to już nie zawsze nam tak łatwo przychodzi. I w tym, co dotyczy Pisma Świętego, tak samo. Mianowicie nie można się martwić, nie trzeba się martwić, że ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości albo że czegoś nie rozumie. Drodzy Państwo, gdy wchodzimy do samolotu, a nawet gdy jedziemy samochodem, nie rozumiemy wszystkich mechanizmów, dzięki którym ten samochód zapala, rusza, jedzie, hamuje. Gdy wchodzimy do samolotu, jesteśmy prawie zupełnie bezbronni, bo zupełnie nie wiemy, jak to się dzieje, że te tony tego żelazka ułożonego przez inżynierów podnoszą się, prawda, i precyzyjnie trafiają parę tysięcy kilometrów stąd. A tym niemniej siadamy i korzystamy. Gdy więc zabieramy się do lektury Pisma Świętego i czytamy Pismo Święte i nie rozumiemy czegoś, to nie przejmujmy się tym. Dlatego, że zrozumienie może przyjść później, być może jakiegoś szczegółu czy fragmentu wcale nie przyjdzie, ale to, co najważniejsze, czyli korzystanie z tych zasobów, które daje Pismo Święte, to już mamy. Proszę sobie wyobrazić, a nie mówię tego dla jakiejś tam kokieterii, tylko proszę sobie wyobrazić, jeżeli Państwo, czytając Ewangelię Świętego Mateusza, być może nawet kolejny raz w życiu, stawiają pytania,
to proszę sobie wyobrazić, ile takich pytań ma ktoś taki jak ja, kto się tym zajmuje, kto to wykłada, kto ma to i z Państwem, i ze studentami, kto musi to tłumaczyć na rozmaitych poziomach i kto czyta to w oryginale. Tam dopiero są pytania, ale nie można się nimi przerażać, ani nie można ich wyolbrzymiać, bo one są normalną częścią naszej egzystencji i tego wszystkiego, co wiąże się z sięganiem po Pismo Święte. I druga sprawa, taka również natury ogólniejszej. Kto najlepiej rozumie Pismo Święte? Otóż ci najlepiej rozumieją Pismo Święte, którzy nim żyją, a dokładniej, którzy żyją wartościami, które Pismo Święte nam wyznacza. Chciałbym tutaj również dać Państwu banalny przykład. Ktoś kupuje książkę kucharską. I jeżeli kupi książkę kucharską i czyta rozmaite przepisy i sobie w głowie kombinuje, czy autor miał rację, czy nie miał racji, mówiąc, że tu potrzeba jest kilo mąki i potrzebne jest 4 jajka, a on by wziął jajek 6, a mąki mniej i zamiast mleka 3,2% dodałby mleko tylko 2% i nad tym wszystkim myśli i główkuje, to się oczywiście tym nie naje, a nawet się do tego zrazi. Natomiast jeżeli ktoś ma książkę kucharską, bierze ten przepis, robi, sporządza to, co w niej jest i powiedzmy sobie, przychodzą goście, to goście nie pytają, podaj nam tę książkę i zobaczymy, chociaż kobiety między sobą bardzo często przepisy wymieniają, ale nie książka jest na pierwszym miejscu, tylko gotowy produkt. Tu jest tak samo. Gdy czytamy Pismo Święte, proszę Państwa, to my nie zatrzymujemy się na tekście. Nie zatrzymujemy się na tym, co dla nas łatwe i co dla nas trudne. Idziemy w głąb, a to, co jest prawdziwym takim smakiem Pisma Świętego, to jest osobiste spotkanie z Chrystusem i osobiste spotkanie z Bogiem. Ono się w trakcie Pisma Świętego cały czas odbywa. Bo gdy my je czytamy, czytamy Ewangelię, to go spotykamy. Oczywiście spotykamy go nie tak jak niegdyś na palestyńskiej ziemi, nie w tych realiach, nie widzimy go obok, ale on do nas mówi tymi samymi słowami, bo on ciągle żyje w swoim kościele. Dlatego takie środowisko jak nasze i takie kręgi jak nasze, one są najlepszym sposobem i najlepszym środowiskiem do czytania i objaśniania Pisma Świętego. Bo Pismo Święte powstało z wiary i powstało dla wiary, czyli dla budowania wiary. I tylko człowiek wierzący może je zrozumieć i przyjąć, objaśniać w większej pełni, dlatego że powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, nadaje i odbiera Pismo Święte na tych falach, na których ono zostało napisane i jest przez wieki przekazywane. Teraz więc przejdźmy do pytań. Zacznę od pytania, tak prawdę mówiąc, to jeszcze jedno zastrzeżenie. Kiedy przeglądałem te pytania, to było widać, że są pytania od tych z Państwa, którzy biorą długo już udział w naszych spotkaniach, konferencjach i są takie pytania, które pochodzą od osób, które na pewno przedtem nie uczestniczyły w konferencjach na temat Ewangelii czy kiedyś w tych konferencjach, które były w Śródmieściu, tam nieopodal Placu Zamkowego, bo miałem wrażenie, kiedy się zastanawiałem nad tegorocznymi konferencjami i nad ich tematem, że podjęcie tematu Ewangelii może być już jakąś powtórką. Okazuje się, że dla jednych jest, dla drugich nie. Więc niektóre pytania idą mocno w głąb, a inne pytania, jak o tym zaraz zobaczymy, jak gdyby są na początku tej drogi czytania Ewangelii świętego Mateusza. I oczywiście tak będzie zawsze, dlatego że zawsze są ci, którzy są dłużej i ci, którzy są niedawno. Zacznę więc tak. Czy jest istotne, albo w jakim stopniu jest istotne, aby korzystać z Biblii Tysiąclecia w porównaniu z Biblią Warszawsko-Praską w tłumaczeniu księdza biskupa Romaniuka? Czym różni się tekst księdza biskupa Romaniuka od tekstu Biblii Tysiąclecia? Otóż, proszę Państwa, to jest pytanie wyjściowe. Musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Tę mianowicie, że Pismo Święte Nowego Testamentu, jak Państwo doskonale wiedzą, zostało zapisane w języku
greckim. Już sam ten fakt stanowi, jak to się mądrze mówi, transpozycję językową i transpozycję kulturową. Co to znaczy? Pan Jezus obracał się w środowisku żydowskim, a dokładnie w środowisku żydowsko-palestyńskim. Zatem Jezus mówił językiem hebrajskim bądź językiem aramejskim, albo obydwoma, aczkolwiek znał również język grecki, bo z Piłatem podczas przesłuchania rozmawiał po grecku. Mimo to językiem macierzystym Jezusa, językiem jego matki był język semicki, jeden z języków semickich, hebrajski czy aramejski. To jest zupełnie inna rodzina językowa niż ta, do której należy język polski, język grecki. Nasze języki są tak zwane indoeuropejskie. Tam jest inna świadomość, inna mentalność, inna struktura, inny sposób myślenia, inny sposób wyrażania się, jednym słowem inny język. Czasami jest tak, żeby przełożyć jakieś słowo z hebrajskiego na polski, to potrzeba po polsku 4 słowa. Żeby przełożyć jakieś zdanie, które w hebrajskim zajmuje 1 linijkę, to po polsku trzeba 3 linijki. Wracam do tego pytania. Otóż Pismo Święte Nowego Testamentu zostało utrwalone w języku greckim i zapisane w języku greckim wygląda mniej więcej tak, to znaczy ten zapis, ta książka, ta księga wygląda tak jak każda książka. Ale gdy zaglądamy do środku, ona jest po grecku. Proszę pamiętać o tym, o czym mówiłem Państwu przedtem kiedyś. Mówię, nie wszyscy byli, prawda, więc powtarzam, ale mówiłem wielokrotnie, że jest tylko jeden naród chrześcijański, który ma Pismo Święte, Nowy Testament przede wszystkim w oryginale, który nie potrzebuje żadnego przekładu. To są Grecy. Kiedy pojedziemy do Grecji, Grecy nie muszą troszczyć się o żaden przekład. Nawet specjalnie nie zabiegają o komentarze do Pisma Świętego. Mają czasami z językiem greckim trudności, bo to jest język starożytny, ale nie dlatego, że go nie rozumieją, tylko dlatego, że inaczej wymawiają i w wymowie to trochę inaczej brzmi. Ale sens doskonale znają. Więc Grecy nie potrzebują przekładów. To, co trzymam w ręku i czego my musimy uczyć się na studiach i przyswajać sobie, to Grek zna to od dziecka. Proszę Państwa, a ponieważ my go nie znamy, tego języka greckiego, to musimy polegać na przekładach. Kościół przez 1500 lat nie miał wielkiego problemu, a było to od czasów Hieronima do II Soboru Watykańskiego, kiedy to grecki tekst Pisma Świętego został przełożony na łacinę. I to tłumaczenie używane w Kościele katolickim 1500 lat. Ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam, gdy na końcu mszy świętej ksiądz czytał Ewangelię świętego Jana po łacinie. To było w każdą niedzielę było to samo. Otóż to tłumaczenie w języku łacińskim było podstawą do przekładu Pisma Świętego na języki narodowe. Jak Państwo wiedzą, myśmy mieli taki przekład w języku polskim, mamy go nadal, ale jest używany tylko przez polonistów, przekład księdza Jakuba Wójka. On został po raz pierwszy wydany w roku 1598 i niedawno, kilkanaście lat temu, w 400. rocznicę tamtego wydania został jeszcze raz wydany. I być może ktoś z Państwa słyszał ten przekład księdza Jakuba Wójka, ale to jest przekład z tej łacińskiej wulgaty. Po II Soborze Watykańskim łacińska wulgata, tak samo jak język łaciński, wyszły w Kościele katolickim z użycia.
zostały całkowicie zastąpione przez języki narodowe. Znów starsze osoby wśród Państwa, starsze pewnie niż 50 lat, być może pamiętają, jak dokonywało się to przejście od łaciny do języka polskiego. Najpierw było tak, że tylko te części mszy świętej z ludźmi, z wiernymi i czytania były po polsku. Cały kanon mszy świętej był po łacinie. Później stopniowo, krok po kroku, tak chciał kardynał Wyszyński, bo mówił, że nie można tego zrobić nagle, tak jak na Zachodzie, żeby ludzie nie wyszli nam z kościołów, to bardzo mocno troszczył się i przez kilkanaście lat dostosowywano z tej łaciny na język polski, aż wreszcie mamy całkowicie po polsku. I dzisiaj, jeżeli chcą Państwo czytać Pismo Święte Nowego Testamentu, to trzeba sięgać do przekładu. I od czasów Soboru Watykańskiego II, czyli w ciągu ostatnich 50 lat, pojawiło się, można by powiedzieć, na szczęście i na nieszczęście, bo to jest paradoks, pojawiło się kilka, a nawet kilkanaście przekładów Nowego Testamentu. Wyliczmy je sobie. Pojawiła się Biblia Tysiąclecia, ale nie jedna, lecz pięć kolejnych wydań co kilka lat, każde inne. Gdy ktoś weźmie wydanie pierwsze z roku 1965 i wydanie ostatnie z roku 2005, widzi, że tam są inne tłumaczenia. Nie ma więc jednej Biblii Tysiąclecia. Jest pięć Biblii Tysiąclecia. Mało tego, gdy Państwo przychodzą do kościoła i słuchają Państwo czytań mszalnych, te, które mamy podczas mszy świętej sakramentów, słyszymy cały czas drugie wydanie Biblii Tysiąclecia z roku 1970, zatwierdzone przez konferencję episkopatu do czytania i użytku liturgicznego. Gdy więc ktoś z Państwa zapyta, jaką Biblię po polsku czytać, to odpowiedź jest jedna. Biblię Tysiąclecia. Ale jak ktoś jest wnikliwy i zapyta, którą, no to odpowiedź brzmi tę, którą masz u siebie w domu. Bo już dalsze porównywanie, prawda, tych niuansów przekładowych już nie ma sensu. Ale nie jest to jedyny przekład. Dlatego, że obok niej istnieje bardzo mało rozpowszechniona tutaj w naszym rejonie, natomiast bardziej w Wielkopolsce, tam jest dość powszechna, jest tak zwana Biblia Poznańska. To jest całościowy przekład Pisma Świętego dokonany przez uczonych, przez biblistów z Poznania. Z kolei w Lublinie wychodzi od kilkudziesięciu lat sukcesywnie tak zwana Biblia Lubelska. Ksiądz biskup Romaniuk przez wiele lat, pierwszy biskup warszawsko-praski, przetłumaczył na język polski całe Pismo Święte i nazwał je, opatrzył tytułem Biblia Warszawsko-Praska. Żeby tego było mało, to kilka lat temu, w roku bodaj 2005, ukazała się w Częstochowie tak zwana Biblia Paulistów. Czym one się od siebie różnią? Zanim przejdziemy do tych pytań, bo część z pytań, które Państwo stawiają, nie dotyczy oryginału, dotyczy przekładu. Bo w przekładzie zostało coś wyrażone lepiej albo gorzej, mniej czy bardziej zrozumiale, jasno albo nie tak wcale jasno. Czym te przekłady się między sobą różnią? Oczywiście specjalista, który zajmuje się porównywaniem przekładów biblijnych i innych, może tutaj poświęcić na to wiele godzin. Ja tylko Państwu powiem krótko. Biblia Tysiąclecia jest tłumaczeniem przyjętym jako liturgiczne do używania w kościele. To już wiemy. Biblia Poznańska, chyba nikt z Państwa jej nie ma, a jeżeli już, to zupełnie sporadyczna rzecz i możemy ją na razie zostawić na boku. Ona jest przeznaczona przede wszystkim do użytku szkolnego, akademickiego. Biblia Lubelska to samo, dlatego że ma długi komentarz i ten komentarz jest dłuższy niż tekst. Zostają właściwie na naszym rynku
I w naszej okolicy, tutaj w Warszawie i okolicach, rozpowszechnione 3 przekłady i widać wyraźnie z tych tekstów, że najwięcej państwa ma Biblię tysiąclecia. Są tacy, którzy mają Biblię warszawsko-praską i są tacy, którzy mają Biblię paulistów. A więc te 3 Biblie, te 3 tłumaczenia są najbardziej rozpowszechnione. Proszę Państwa, czym charakteryzuje się Biblia w tłumaczeniu księdza biskupa Romaniuka? Odpowiedź jest taka najbliższa prawdzie, brzmi: jest to taka swoista polska parafraza tekstu biblijnego. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, ta parafraza jest mniej widoczna, natomiast w przypadku Starego Testamentu częściej. Otóż ksiądz biskup Romaniuk nie przykłada wielkiej wagi do dosłowności, do literalności. Tłumaczy z dużo posuniętą swobodą. Tłumaczy w związku z tym mniej albo bardziej wiernie i z tym albo to przychodzi nam z pomocą, albo może być czasami źródłem kłopotów. Natomiast Biblia paulistów jest Biblią uwspółcześnioną. Tłumacze i wydawca doszli do wniosku, że jeżeli będą mówić językiem specyficznie religijnym, to dzisiejsi ludzie ich nie rozumieją i dlatego do tekstu Pisma Świętego przeniesiono miejscami chyba nazbyt dużo takiego języka potocznego. I teraz, gdy ktoś z Państwa zadaje pytanie, czy jest istotne i w jakim stopniu można korzystać z Biblii Tysiąclecia, czy z innego Pisma Świętego, to odpowiedź w zasadzie brzmi tak. Możemy korzystać z każdego wydania Pisma Świętego, które u siebie w domu mamy, takiego, jakie nabyliśmy. Jednak, żeby mieć jak naj, powiedzmy sobie, najbardziej przejrzysty obraz, najlepiej jest korzystać z Biblii Tysiąclecia. A pozostałe mają swoją wartość i są ważne, ale też nasuwają pewne kłopoty czy trudności, których lektura Biblii Tysiąclecia nie nasuwa. Potem możemy przejść już do konkretów. Proszę Państwa, oczywiście pierwsze pytania, właściwie cały zespół pytań, dotyczyły tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa, czyli Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 1 i rozdział 2. Domyślają się Państwo, że chodzi w gruncie rzeczy o okoliczności narodzin Jezusa, wcześniej o Jego rodowód, Jego genealogię, okoliczności narodzin, następnie postawę świętego Józefa, postawę Józefa, męża Maryi i wreszcie sytuację Jezusa jako poczętego dziewiczo, pierworodnego i jednego czy jedynego bądź nie dziecka Maryi. Proszę posłuchać tych pytań. Proszę o wytłumaczenie tych zdań. Mateusz 1,19. A mąż jej, Józef, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Jak zrozumieć, to już inna osoba, zamiar opuszczenia, oddalenia potajemnego Maryi przez Józefa, gdy poznał jej brzemienność. Czy w realiach tamtych czasów opuszczenie brzemiennej kobiety mogło jej pomóc ocalić reputację? I jeszcze jedno z tej samej serii. Dlaczego Mateusz, czy Mateusz wierzył w boskie pochodzenie Jezusa? Jego wywody o spokrewnieniu Jezusa z Dawidem dowodzą, ja tak czytam jak jest, że biologicznym ojcem Jezusa był Józef, a więc nie został on poczęty w sposób nadprzyrodzony. Inaczej byłoby, gdyby Maria wywodziła się od Dawida. I dla przeciwwagi, dlaczego Mateusz tworzy genealogię Jezusa od Abrahama, kończąc na Józefie, mężu Maryi, który nie był przecież biologicznym ojcem Jezusa? I jak to się ma do żydowskiej tradycji dziedziczenia przynależności narodowej, a tym samym ciągłości pokoleniowej po matce?
Rozumieją Państwo, że jeżeli chcielibyśmy właściwie całą tę problematykę zgłębić, a zgłębialiśmy ją tutaj nieraz, to poświęcilibyśmy jej całą dzisiejszą konferencję i mam pokusę, żeby to zrobić i oszczędzić sobie dalszych pytań. Ale mam nadzieję, że uda mi się to zrobić dużo szybciej. Otóż, proszę Państwa, jak dobrze wiemy, że zatrzymamy się raz jeszcze na chwilę na rodowodzie. Z rodowodem Pana Jezusa jest tak, że pierwsze zdanie, które ten rodowód otwiera, brzmi: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. W ten sposób pierwsze zdanie spina całe dzieje biblijnego, starożytnego Izraela. Jezus Chrystus jest synem Dawida, ale Dawid żył na 1000 lat przed Chrystusem, a z kolei dalej mamy syna Abrahama. Abraham żył 1850 lat przed Chrystusem. Rozumiemy więc, że w polski przekład, gdy tłumaczy w ten sposób, może wprowadzać w błąd. Bo Jezus, w naszym dokładnym, dosłownym tego słowa znaczeniu, gdy mówimy ojciec, syn, to myślimy o następstwie jednego pokolenia. Natomiast tutaj mamy tak jak gdyby powiedzieć, że ktoś z nas jest synem chrobrego i jeszcze potem 800 lat do tyłu. Gdy weźmiemy do ręki tekst grecki, Biblos, Genezos, Jezu Chrystu, Hio David, Hio Abraham. Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Ale powiedzieliśmy, że Biblia grecka ma swój, to znaczy Nowy Testament, ma swój rodowód w świecie semickim. Tam już syn ma znaczenie nie tylko dosłowne, tam ma znaczenie potomek. Tam jest ciągłość rodowa, myślenie rodowe. I Mateusz daje tutaj poznać, wiele razy mówiliśmy o tej żydowskiej mentalności w tej Ewangelii, daje poznać specyficznie żydowski sposób myślenia. Mianowicie osadza Jezusa w całej historii biblijnego Izraela. I dzieli tę całą historię na 3 równe części. Tego będzie dotyczyło 2, 3, 4 pytania inne z kartki, do których już teraz nie będę wracał, bo są to pytania właśnie tej sprawy dotyczące. Dzieli tę historię na 3 równe części. Część pierwsza od Abrahama do Dawida. To jest lat około 850. Część druga od Dawida do przesiedlenia babilońskiego. To jest lat około ponad 400. I część trzecia od przesiedlenia babilońskiego do Jezusa. To jest lat prawie 600. Łącznie 1800 lat. I w każdej z tych części Mateusz używa 14 pokoleń. Wskazuje na 14 pokoleń. Od Abrahama do Dawida pokoleń 14. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego pokoleń 14. Od przesiedlenia babilońskiego do Jezusa pokoleń 14. I Państwo pytają, jak 14? Jeżeli tu lat 800, tu 400, a tu 600. Dlaczego 14? A to dlatego, że niektóre imiona, niektóre pokolenia on po prostu opuszcza. Przeskakuje z dziadka na wnuka, z wnuka na prawnuka. Bo o co mu chodzi? Chodzi mu o to, to jest sposób myślenia, który wśród Żydów dzisiaj jest też popularny i który użyje tu zupełnie banalnego przykładu. Jest rozpowszechniony wśród dzieci, gdzie użycie jakiejś liczby ma wartość swoiście symboliczną. Na przykład raz, dwa, trzy, teraz ty. Równie dobrze mogło być raz, dwa, trzy, cztery i też będzie się rymowało coś, prawda? I można to włożyć albo pięć, albo siedem, albo dziewięć, ale nie. Mateusz używa 14 i pokazuje, wybiera te 14. I co w ten sposób chcę powiedzieć? Raz jeszcze powtarzam, że on z krwi i kości był Żydem. My tego nie rozumiemy, bo mamy inną mentalność. A on dobrze wie, że litery hebrajskiego alfabetu mają podwójną wartość. Mają wartość dźwięku i mają wartość liczby.
A więc litera taka alef znaczy a albo jeden. Bet znaczy b albo dwa. Gimel g albo trzy. Dalet d albo cztery. He, het, he, ha albo pięć. I ostatnia w. No ostatnia tutaj w tym, bo alfabet ma 22 litery. Może znaczyć 6. I teraz proszę posłuchać. Imię Dawid zapisuje się po hebrajsku tylko z półgłoskami. A więc pisze się D, W, D. D ma wartość 4. W ma wartość 6. D ostatnie ma wartość 4. Gdy pisze się D, W, D, to można to czytać na dwa sposoby. Jako Dawid, ale można to czytać 4 plus 6 plus 4. 4 plus 6 plus 4 daje 14. Wobec tego, kładąc nacisk na tę 14, autor Ewangelii Świętego Mateusza chce nam powiedzieć, trzy razy chce nam powiedzieć, od Abrahama do Dawida pokoleń 14. Dawid. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego pokoleń 14. Dawid. Od przesiedlenia babilońskiego do narodzin Jezusa pokoleń 14. Dawid. Sens tego rodowodu, gdy go czytali ci, którzy byli żydowskiego pochodzenia, był oczywisty. Mianowicie rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Jezus to jest Dawid, Dawid, Dawid. Nowy Dawid. Na następnego nie czekajcie. W nim spełniło się to wszystko, co dotyczyło nowego Dawida. I cały ten rodowód kładzie bardzo mocno na to nacisk. I taki jest jego sens. On dla nich był niezwykle czytelny, ten rodowód. I zaraz dojdziemy do Józefa. Bo proszę Państwa, gdy weźmiemy ten rodowód w tekście greckim, mówię to, żeby po prostu Państwo usłyszeli przez chwilę ten tekst, to my czytamy tak. Abraham egennezen ton Izaak. Izaak de egennezen i tak dalej. To egennezen jest najważniejsze. Po polsku tłumaczy się Abraham zrodził Izaaka. Ale mężczyźni nie rodzą. Prawda? Więc mówić Abraham zrodził z Izaaka, Izaak zrodził Jakuba, no to brzmi trochę jak ta ideologia gender. Przypisuje, prawda, mężczyznom kobiece cechy i przymioty. Kobiety się będą buntować. A jednak w tłumaczeniach to się pojawia. Wobec tego mamy tłumaczenie w Biblii Tysiąclecie. Abraham był ojcem Izaaka. Ale był ojcem, to wprowadza nam tu rzeczownik. A tam jest egenezen, czasownik. Więc po polsku jest tylko jedno słowo, które to oddaje. Abraham spłodził Izaaka. Izaak spłodził Jakuba. I po kolei 3 razy 14, 42 razy spłodził, spłodził, spłodził. Ale proszę teraz popatrzeć. Tłumacze, a również ci, którzy zatwierdzają tłumaczenia, doszli do wniosku, że słowo spłodził w języku polskim brzmi dziwnie i nie puszczają go do przekładu, że ono nie pasuje do języka religijnego. Nawiasem mówiąc, dlaczego? Nie wiem. Dla mnie tak to źle strasznie nie brzmi, ale widocznie ma inni, każdy ma ucho, słyszy co innego. W każdym razie w polskich przekładach słowa, które jest literalnym przekładem tego egennezen, nie ma. Tymczasem to spłodził jest niezwykle ważne, bo ono po grecku się je słyszy. Po polsku, powtarzam, ktoś dochodzi do wniosku, że ono brzmi źle, a ono ma ścisły związek z Józefem. Bo i ścisły związek z trudnościami, na które tutaj wskazane jest w tym pytaniu. Mianowicie, proszę popatrzeć, że przeczytam Państwu z nadzieją, że to nie jest zupełnie niezrozumiałe.
przechodzimy do samego końca tego rodowodu. Jakob de egennezen ton Józef. Jakub zaś spłodził Józefa, ton andron Marias, męża Maryi, ex hes egennet he Jezus, z której narodził się Jezus, holegomenos Chrystos, zwany Chrystusem. Ten sam rzeczczasownik, który egennezen, który w języku greckim odnosi się do mężczyzny i do kobiety, po polsku ma odpowiedniki spłodzić i rodzić. Mężczyźni płodzą, kobiety rodzą. I na końcu tego rodowodu jest Jakub spłodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Proszę zauważyć, nie mówi się, że Józef spłodził Jezusa. Otóż pochodzenie Jezusa zostaje powiązane z matką, a nie z ojcem. Gdy ktoś z Państwa tutaj przed chwilą czytałem, napisał to, co czytałem, że jego wywody o spokrewnieniu Jezusa z Dawidem dowodzą, że biologicznym ojcem Jezusa był Józef? Nie, w żadnym wypadku. Wywody, cały ten rodowód dowodzi właśnie czegoś przeciwnego, że Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa. Skoro tak, to nasuwa się pytanie, kto był ojcem Jezusa? Otóż proszę zauważyć, mówiliśmy o tym kiedyś, a dzisiaj do tego wracam, że proszę Państwa, to co Łukasz, wrócimy do tego jak Pan Bóg da za parę tygodni, przedstawia z perspektywy kobiety, z perspektywy Maryi, czyli zwiastowanie i dziewicze poczęcie, to Mateusz, którego Ewangelię czytaliśmy, przedstawia z perspektywy mężczyzny, czyli z perspektywy Józefa. To są dwa odmienne spojrzenia. I doskonale Państwo wiedzą, że pod tym względem perspektywa kobieca i perspektywa mężczyzny różni się zasadniczo między sobą. Gdyby było inaczej, to by nie było na przykład spraw o ustalenie ojcostwa. Otóż Mateusz, który myśli z tej męskiej perspektywy, dalej napisał tak. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Czyli skoro Józef nie jest biologicznym ojcem Jezusa, to Mateusz tłumaczy, że z perspektywy Józefa wszystko to wyglądało w ten sposób. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawa Ducha Świętego. Opowiada teraz. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, ale pani, która zadaje to pytanie, czytała Biblię Warszawsko-Praską i podaje mi, który był człowiekiem prawym, bo tak tu przetłumaczył to ksiądz biskup Romaniuk. Proszę zauważyć, jeden tłumacz sprawiedliwym, drugi tłumacz prawym, a w Biblii Paulistów jest pobożnym. I jedno i to samo słowo greckie zostało oddane na trzy różne sposoby. Czy sprawiedliwy to jest to samo co prawy? A czy prawy to jest to samo co pobożny? Więc o to chodzi. Co wybrać? I teraz Państwo mogą mieć trudność i mogą mi zadawać pytanie, no to na czym ta pobożność polegała? To na czym ta prawość polegała? To na czym ta sprawiedliwość polegała? Więc i idźmy dalej. I nie chciał oddalić jej, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał ją potajemnie oddalić. Oczywiście dzisiaj my się buntujemy.
Mianowicie buntujemy się i zadajemy to pytanie, czy stawiamy to zastrzeżenie, które tutaj na tej kartce było. Mianowicie, na czym polega ta sprawiedliwość, skoro zamierzał ją potajemnie oddalić? Spróbujmy więc krótko się temu przyjrzeć. Temat jest niezwykle delikatny, ale mam nadzieję, że go Państwo zrozumieją. Mianowicie, żydowski zwyczaj zawierania małżeństwa zakładał dwie fazy. Dwa wydarzenia. Mianowicie zaręczyny, to się nazywa po hebrajsku eruzim, i przejście narzeczonej, przejście panny młodej do domu męża, czyli faktycznie zaślubiny, to się nazywa nisuin. Między jednym a drugim, uwaga, musiało upłynąć, tak przyjmowano tradycyjnie, musiał upłynąć mniej więcej rok kalendarzowy. Ktoś powie, że bardzo długo. Nie komentujemy tego. Dlaczego tak było? Dlatego, że proszę Państwa, inaczej zawierano małżeństwa niż w naszych czasach. Dzisiaj młodzi mogą się poznać i już na drugi albo na trzeci dzień są ze sobą w głębokiej zażyłości. Natomiast w starożytności było tak, i w starożytności semickiej, i w kręgach żydowskich, ortodoksyjnych do dzisiaj jest tak. Być może ktoś z Państwa oglądał film, niedawno był tutaj w Polsce, w Warszawie wyświetlany, który pokazywał te kręgi ortodoksyjne żydowskie, i tam bohaterką była taka Shira, prawda, i przygody tej Shiry. Teraz już nie pamiętam tytułu tego filmu, ale byłem na nim i bardzo poruszający. Taki był w kinach studyjnych pokazywany, i on pokazywał jedno, że właściwie dziewczynom i chłopcom ich partnerów życiowych wybierają rodzice, a czynią to za pośrednictwem swatek. Ten rok jest po to, żeby ci młodzi się do siebie przyzwyczaili. Gdy u nas jest tak, że najpierw się kochają, potem się nie mogą do siebie przyzwyczaić. Tu najpierw się przyzwyczajają do siebie i okazuje się, że to jest miłość. Więc najpierw były zaręczyny i po zaręczynach ta dziewczyna i ten chłopiec byli przewidziani absolutnie dla siebie. Nie wolno było tych zaręczyn bez niezwykle poważnej przyczyny zerwać. Oni w tym czasie przygotowywali się do ślubu. Wiedzieli, że są dla siebie nawzajem. Oczywiście, żeby było jasne, nie było tak, że rodzice unieszczęśliwiali swoje dzieci, wybierając im tych, kogo córka nie chciała albo kogo syn nie chciał. Nie. Takich rzeczy nie było, bo rodzice mieli takie same serca, jak i dzisiejsi rodzice. I to się nie odbywało wbrew nim. Ale odbywało się mimo wszystko na innych zasadach. I teraz, proszę Państwa, w tym okresie, po zaręczynach, Maryja przeżyła zwiastowanie. Oczywiście okoliczności tego zwiastowania znała tylko ona. I my je możemy znać tylko od niej i są zapisane w Ewangelii świętego Łukasza. Do tego wrócimy. Więc i ona musi któregoś dnia, od razu, później, tego nigdy nie będziemy wiedzieli, ponieważ wie, że spodziewa się narodzin dziecka, musi to powiedzieć Józefowi. Józef jednego jest pewny, że to nie jest jego dziecko. Tego jest pewny. Tę pewność ma. Wobec tego, gdy Maryja powiedziała mu to, co przeżyła, to, co stało się jej udziałem, pozostaje mu uwierzyć. Jej uwierzyć. Ale proszę Państwa, kto uwierzy dziewczynie, która powiada, że poczęła z Ducha Świętego? Po 2000 lat wiemy, że było to tylko raz w historii świata i na tym koniec. Więc i nic nie ma w tym nic dziwnego, że Józef Maryi nie uwierzył. Ewangelia Mateusza wyraźnie zaraz o tym mówi, zaraz to zobaczymy. Nie przyjął za prawdę tego, co mówiła. Co zatem powinien zrobić? Powinien pójść do starszych Nazaretu, gdzie mieszkali, i powiedzieć, że oto zawarł zaręczyny z dziewczyną, ale nie może jej wziąć za żonę, dlatego że ona spodziewa się dziecka, a to nie jest jego dziecko. Nie wie, czyje. Nie jest jego dziecko. Konsekwentnie co? Konsekwentnie Maryja jest oskarżona o cudzołóstwo. Pozwalają jej urodzić dziecko,
być może pozwolą jej wychować dziecko, ale jej los jest na całe życie przekreślony. Józef tego nie robi. Na tym polega jego sprawiedliwość, że bierze niejako odium na siebie, bo oto ci inni ludzie w tym Nazarecie powiedzą: zobaczcie, teraz kiedy ona spodziewa się narodzin dziecka, to on się usunął bądź ją oddalił. I on bierze na siebie całe to odium. Oszczędza Maryję w tym krytycznym momencie. Czyli i na tym polega jego prawość, że nie idzie po linii prawa w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie wierzy Maryi, nie przyjmuje tego, co ona powiedziała, ale też jej nie oskarża przed innymi. I czytamy dalej, gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. To, czego nie starczyło Józefowi, to dopełnił Pan Bóg objawieniem, które Józef otrzymał. I Józef przyjął tę Bożą wolę i czytamy dalej. Zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. A więc postąpił zgodnie z tym, o czym pouczył go Bóg. Czy wszyscy mężczyźni zrobiliby podobnie? Tego nigdy nie będziemy wiedzieli. Czy gotowi są zaakceptować dziecko, które rodzi się z tak przedziwnego związku i przyjąć los, który jest tak przedziwny? Tego nigdy nie będziemy wiedzieli. Wiemy tylko jedno, że Pan Bóg sprawił, że ta jego postawa względem Maryi została wynagrodzona tym, że jej świadectwo zostało potwierdzone przez Boga. A więc Józef był człowiekiem sprawiedliwym, Jezus jest poczęty w dziewiczy sposób, ale tutaj Państwo mieli kolejne pytanie. To pytanie pojawiało się od zarania w chrześcijańskiej egzegezie, w chrześcijańskim czytaniu. Jak jest właściwie, pyta ktoś z Państwa, a jest to pytanie powtórzone gdzie indziej 2 czy 3 razy, z dziewictwem Maryi. Jak należy rozumieć, że Józef nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna? Bracia Józefa mogą świadczyć, że z nią współżył. Dotykamy jednej z tych trudności, która bardzo często jest podnoszona w trakcie lektury Ewangelii, nie przez prawosławnych, nie przez katolików, ale przede wszystkim przez protestantów i kręgi liberalne. Interpretacja, wykładnia, rozumienie prawosławne i katolickie, do tego za chwilę wrócimy, jest w tej materii jednoznaczne. Proszę Państwa, gdy my czytamy przekład polski, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, to takie brzmienie sugeruje, że nie zbliżał się do niej, póki porodziła syna, natomiast potem już się zbliżał. Taki jest sens tego wyrażenia polskiego. Jednak Pismo Święte nie zostało napisane po polsku, tylko po grecku. Więc żeby zrozumieć sens tego wyrażenia, trzeba cofnąć się do greckiego i czytamy tak. Kai uk egnosken, ale nie poznał. To poznać jest bardzo ważne. Egnosken, nie poznał. Proszę Państwa, to egnosken nam dowodzi, świadczy to greckie słówko, że ten fragment Ewangelii ma swój semicki prototyp, ma swój semicki, hebrajski rodowód. Bo w języku greckim słowo poznać znaczy to samo, co w polskim języku poznać. Natomiast w języku hebrajskim jest słowo yada i ono oznacza poznać, ale również częste użycie po hebrajsku współżyć ze sobą.
I dlaczego tak jest? Bo myśl jest taka, że podczas współżycia dokonuje się najgłębsza więź między ludźmi, między mężczyzną i kobietą. Ta więź jest najgłębszym sposobem wzajemnego poznania. Więc gdy my czytamy kaj ukegnosken, a nie poznał, to od razu wiemy, mamy pewność, że to jest przekład na grecki z tego hebrajskiego sposobu myślenia. Co nam to świadczy, o czym nam to mówi? Chociaż już dalej nie czytamy. Mówi nam to, że pierwotnie ta tradycja, ta pamięć, ta wieść o tym była przekazywana w kręgach semickich, hebrajskich. Że język grecki jest wtórny. Proszę popatrzeć, że to, co mamy tutaj, uk egnosken, nie poznał, Biblia Tysiąclecia tłumaczy, lecz nie zbliżał się do niej. No, to znaczy zbliżyć się. No, zbliżyć się można i na odległość 5 metrów. Nic z tego nie wynika. Autor, tłumacz, nie przetłumaczył, lecz nie współżył z nią, bo mu się to wydawało zbyt fizyczne, zbyt fizykalne, zbyt naturalne. Więc proponuje się inne tłumaczenia, ale posłuchajmy dalej. Kaj ukegnosken auten, ale nie poznał jej. He oschu eteken fion, póki nie porodziła syna. Co autor, co to po grecku znaczy? Znaczy to, że gdy Maryja stała się brzemienną, spodziewała się narodzin Jezusa i Józef o tym wiedział, to w żadnym wypadku do momentu zejścia, do momentu tego przejścia do domu Józefa nie współżyli ze sobą. I tylko tyle, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że między dziewiczym poczęciem a narodzinami Jezusa wydarzyło się coś, co mogłoby zmienić stan Maryi. Mateusz mu, bo dla Mateusza to jest ważne, to był Żyd, on myśli po męsku i po męsku sprawy wyjaśnia i po męsku je stawia. Nie mówi, od dziewiczego poczęcia do narodzin nie było nic takiego. Czy to znaczy, że potem było? Nie, z tekstu to absolutnie nie wynika. A to, że Ewangelia świętego Mateusza później wspomina o braciach i siostrach Jezusa, to my już wiele razy mówiliśmy, mając na względzie ten semicki charakter, że w językach semickich słowo ach znaczy brat, achot siostra, ale słowem brat i siostra określa się członków całej rodziny, nie tylko rodzonych braci i rodzone siostry, tylko określa się wszystkich braci ciotecznych, stryjecznych, po naszemu i tak dalej. Zatem krąg tych braci i sióstr jest niezwykle szeroki. Więc gdy potem ewangeliści wspominają, wzmiankują braci i siostry Jezusa, to wcale nie znaczy, że to są bracia rodzeni i siostry rodzone. Tylko znaczy, że ludzie z kręgu rodziny Jezusa. I do tego trzeba dodać jeszcze jedno, że i teraz wracam do tej myśli, którą Państwu dałem, że najbardziej wiarygodną w interpretacji Ewangelii, w wykładni Ewangelii jest interpretacja, jest objaśnienie prawosławne i katolickie. Dlatego, że to są dwa kościoły, dwie wspólnoty, które bezpośrednio tradycją sięgają Kościoła Apostolskiego i Ewangelii. I proszę Państwa, już w drugim wieku, w drugim wieku, w trzecim wieku, w czwartym wieku wszyscy autorzy greccy komentujący Pismo Święte, a potem łacińscy, jednoznacznie mówili, że Jezus był pierworodnym i jedynym synem Maryi. Więc konsekwentnie nie było co do tego wątpliwości.
I w tradycji Kościoła całego pierwszego tysiąclecia Jezus jest pokazywany jako jedyny Syn. Konsekwentnie, ponieważ Maryja nie podjęła współżycia z Józefem, czczono przymiot jej dziewiczego życia. I znalazło to również wyraz w najstarszych modlitwach i w najstarszej pobożności maryjnej. Pierwszy maryjny kościół został wybudowany w Efezie w roku 431 dla upamiętnienia przymiotu Maryi jako świętej Bożej Rodzicielki. I już wtedy i dużo wcześniej przedtem ten przymiot Maryi był bardzo czczony. Konsekwentnie, jeżeli pojawiają się wciąż pytania o braci i siostry Jezusa i jeżeli pojawia się wątpliwość co do tego, jaki był stan Maryi po narodzeniu Jezusa, to pamiętajmy, są to wątpliwości podnoszone w kręgach tych, którzy próbują Pismo Święte racjonalizować. To znaczy, którzy podchodzą do niego, nie dbając, nie troszcząc się o całą długą, wielowiekową tradycję chrześcijańską, która doskonale wiedziała, co to znaczy. Co dany epizod znaczy. Widać w tym również swoistą protestantyzację chrześcijaństwa. Dlatego, że wraz z reformacją protestanci zakwestionowali kult Najświętszej Maryi Panny, a skoro zakwestionowali kult, to zakwestionowali również w dużym stopniu jej przymiot. Rzecz jednak ma się tak, że zakwestionować można wszystko, bo w ten sposób zakwestionowano 1500 lat chrześcijańskiej tradycji. Nieprzypadkowo więc te wspólnoty reformacyjne nazywa się protestanci, bo zaprotestowali nie tylko przeciwko rozmaitym obyczajom i praktykom, które były w Kościele, tylko zaprotestowali również przeciwko 1500 lat liczącej tradycji Kościoła, odrzucając ją. I na bazie tego odrzucenia, to jest paradoks, dali początek nowej tradycji. Jakiej? Protestanckiej. I konsekwentnie mamy wiarę, która rozwija się w prawosławiu i w Kościele katolickim. Tu nam najbliżej, jeżeli chodzi o prawdy wiary. Nic nas nie dzieli w jakiś radykalny sposób. Natomiast protestanci poszli, można by powiedzieć, swoją własną drogą. I część tych protestanckich zastrzeżeń przenoszona bywa na grunt katolicki. Wtedy mamy te trudności. Przejdę jeszcze do jednego zespołu pytań, które tam się bardzo często pojawiają. Już Państwo widzą, że tych wszystkich 400 nie omówimy. Otóż taki zespół pytań, który dotyczy dosłownego bądź nie czytania i pojmowania Ewangelii. Nie tylko Ewangelii świętego Mateusza, Ewangelii w ogóle, ale w przypadku Ewangelii świętego Mateusza jest to bardzo widoczne. Pytają Państwo, czy można dosłownie pojmować rozmaite wyrażenia, o które Jezus mówi? Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nadstaw, kto uderza cię w lewy policzek, nadstaw mój prawy. Jak to pojmować? Otóż, proszę Państwa, można to w pewien sposób, z pewnym ryzykiem, sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. Powiedziałem Państwu, że język semicki, mentalność semicka jest zupełnie inna niż nasza i to już dalej nie będziemy się nad tym zatrzymywać. Natomiast bardzo częstym sposobem mówienia tam jest przesada. Charakter obrazowy i przesada. I my, czytając i literalnie tłumacząc pewne fragmenty Pisma Świętego, nie bardzo wiemy, gdzie jest granica między przesadą a dosłownością i jak tę granicę ustalić, chyba że zaczniemy się nad tym zastanawiać, albo chyba że nas to bezpośrednio dotyczy. Proszę posłuchać. Jeżeli czytamy w Ewangelii,
Jeżeli cię ktoś uderzy w lewy policzek, nadstaw mój prawy, to myślimy sobie, a może by tak robić? Ale patrzymy dookoła i nie widać, żeby to się działo. I również, kiedy ktoś, mamy okazję, żeby to praktykować, to reakcja jest inna. Reakcja jest gniew, złość. Potem ci z nas, którzy są wrażliwi, opamiętują się, myślą sobie, a może trzeba było inaczej? Nawiązując do żydowskich zwyczajów ówczesnych i dzisiejszych, Pan Jezus mówi tak, jeżeli cię ktoś przymusza iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Co to znaczy? Jest to nawiązanie do tak zwanej drogi szabatowej. W szabat Żyd mógł odchodzić od swojego domu tylko 1000 kroków. Czasami zdarzało się tak, że prawo wykorzystywał ktoś prawo gościnności i żądał, wymagał od gospodarza, żeby go te 1000 kroków odprowadził. Co mogło być kłopotliwe? A Pan Jezus mówi, to idź jeszcze 2000. Więc zastanawiamy się, może rzeczywiście można byłoby to podjąć, ale gdy Pan Jezus mówi tak, jeżeli twoje oko cię gorszy wyłupie, a to już zaczynamy rozumieć, że literalny poziom to nam nie pasuje, bo nie widzimy tych, którzy chodzą z wyłupanymi oczami, ani sami byśmy do lekarza nie poszli, prawda? Czytamy dalej, lepiej jest tobie wejść niewidomemu do Królestwa Niebieskiego, niż z dwojgiem oczu być potępionym. Zwracamy uwagę na perspektywę nieba. Nie pchamy się do piekła, ale i nie dajemy wyłupić oczu. Otóż widzimy, że tu przesada jest oczywista. Ale czy to znaczy, że słowa Jezusa nie mają sensu? Nie. Słowa Jezusa chcą nam ukazać bardzo ważną prawdę, że trzeba zwracać większą uwagę na to, co jest światłem naszego serca, czyli oczy, i trzeba zwracać większą uwagę na to, by nie ulegać zgorszeniu. Nie można tej sprawy puścić obok siebie mimochodem. Jezus podkreśla wagę tego. Czytamy dalej. Jeżeli twoja prawa ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej dla ciebie wejść jednorękim do Królestwa Niebieskiego, niż z dwoma rękami pójść w ogień wieczny. Ale nie widzimy jednorękich i dzięki Bogu. Nie pojmujemy tego bardzo dosłownie, bo rozumiemy, że musi w tym być raczej pewna retoryka, pewien styl mówienia i myślenia, pewna przesada, niż dosłowność. I w ten sposób dochodzimy do tego arcytrudnego pytania, że proszę Państwa, gdzie jest granica między dosłownością a symboliką czy przesadą? Otóż granica jest przede wszystkim oczywiście na kartach Pisma Świętego, ale i w naszej dojrzałości, w naszej roztropności i w naszym rozumieniu słów Jezusa, nie tyle co do ich litery, ile co do ich ducha. I to jest bardzo ważne. Więc i pod tym względem w niektórych przypadkach mamy trudności. W niektórych przypadkach musimy się zastanowić, a w niektórych przypadkach nigdy nie będziemy mieli pewności zapewne, jak postąpić, chyba że zdecydujemy się na jakiś rodzaj postępowania określony i konkretny. W ten sposób wyczerpaliśmy nasz czas i zaledwie zaczęliśmy pytania. Widzą Państwo, że do wyboru są właściwie w takich sytuacjach dwie drogi. Jedna droga to ta, że odpowiadamy na pytania powierzchownie, bierzemy ich bardzo dużo. Druga droga to jest ta, że staramy się mówić głębiej i przez analogię szukamy odpowiedzi również na inne pytania, na inne podobne pytania. Otóż zostawiamy sobie te pytania, które tutaj Państwo mają,
I w tym okresie, który teraz jest przed nami, posuwamy się dalej. Mianowicie ja tych pytań nie zapominam, ani ich nie usuwam, ani ich nie lekceważę, tylko domyślam się, że one powrócą w trakcie lektury Ewangelii świętego Marka i w trakcie lektury Ewangelii świętego Łukasza. Wobec tego będziemy do tych, które są, będziemy wracać. Tutaj, które się pojawiły. I moja prośba jest taka. Zapraszam Państwa na następne spotkanie za 3 tygodnie, czyli 16 grudnia. 16 grudnia. Bardzo proszę w tym czasie tych z Państwa, którzy mają cierpliwość, siły i moc od Ducha Świętego, żeby w tym okresie przeczytać Ewangelia świętego Marka. Ona ma 16 rozdziałów. Zatem przez 3 tygodnie to żaden problem. I za te 3 tygodnie ja zrobię wprowadzenie do Ewangelii świętego Marka. A Państwo mi za 3 tygodnie przyniosą pytania, które jej dotyczą. Czytamy Ewangelię świętego Marka. Proszę przynieść pytania. Będzie ich na pewno mniej niż teraz. A potem w styczniu ja porównam te markowe z mateuszowymi i zrobimy znów pytania i odpowiedzi, przenosząc się dalej w życie Jezusa. Będziemy więc mówić o takich sprawach. Z góry zapowiadam kuszenie Jezusa, Jan Chrzciciel, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo to wszystko wróci. Przypowieści Jezusa, Judasz, oskarżenia i śmierć Jezusa, zmartwychwstanie. A więc będziemy mogli przy tamtej okazji również i te sprawy powiązać. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam 16 grudnia z pytaniami o Ewangelii Marii.